Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marek Kuś i jest ze mną Klaudia. Cześć. I w dzisiejszym filmiku chciałbym powiedzieć Ci, jaki wpływ ma Twój tłów na Twój bark i o tym, jak możemy sobie poćwiczyć nasz bark przez tłów i od czego powinniśmy zacząć. Jeżeli jesteś zainteresowany tym filmikiem, zapraszam Cię do tego wideo. Zapewne pojęcie stabilizacji centralnej jest Ci bardzo dobrze znane, skoro pewnie trenujesz na siłowni albo zdarzyło Ci się uprawiać jakieś ćwiczenia z Ewą bądź innym celebrytą. Otóż przede wszystkim chciałbym, żebyś wiedziała, że wszystko zaczyna się od centrum. I teraz, jeżeli tu mamy jakieś problemy i jeżeli nie radzimy sobie z napięciem naszego tłowia, wówczas możemy mieć problemy z wzorcami, podstawowymi wzorcami ruchowymi dotyczących kończyn dolnych czy też kończyn górnych. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić troszeczkę więcej na temat kończyny górnej. Natomiast, tak jak już wspomniałem, wszystko zaczyna się od tłowia. I teraz wiele dysfunkcji, czy to jakieś problemy natury pokarmowej, mogły spowodować wyhamowanie mięśni w obrębie Twojego brzucha, czy też jakieś problemy, załóżmy, z blizną, jeżeli była jakaś blizna po cesarce, po wyrostku. Także blizna ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w naszym organizmie. Więc wyobraź sobie, jeżeli ja bym teraz wziął i zaciągnął nitki od koszulki Klaudii w ten sposób, z automatu cała ta powięź i powiedzmy jakiś łańcuch w naszym organizmie mógłby mieć problem. I w tym momencie, jako że wiemy, że blizna to jest zmieniona architektura tkanki, tutaj ta blizna mogłaby nam ściągać w jakimś kierunku. I teraz załóżmy, jeżeli miałbym bliznę po tej stronie, bardzo często może nam ściągać przeciwny bark albo nawet ten bark po tej samej stronie w kierunku blizny, jeżeli ona nie była rozpracowana. Ale jakby blizna nie jest tematem na dzisiaj, o bliźnie na pewno dowiecie się więcej w kolejnych materiałach. Niemniej jednak chciałbym, żebyś wiedział, że blizna ma wpływ, jakieś nietolerancje pokarmowe mogą mieć wpływ, jakieś połamane żebra, jakieś problemy bólowe w okolicy centrum mogły mieć wpływ, czy też problemy, jakieś dysfunkcje na kości krzyżowej, na spojeniu łonowym mogą rzutować na mięśnie w pobliżu. No ale teraz, co zrobić, żeby przywrócić prawidłową funkcję i co zrobić, żeby to potem synchronizować z pracą prawidłową kończyny górnej? Po pierwsze, przede wszystkim musimy się nauczyć mniej więcej pewnych standardów oddychania, czyli zaczniemy sobie od tego, żeby bardziej oddychać przeponką. W związku z tym bardzo dobrym pomysłem będzie położenie sobie albo małego ciężarka, albo dłoni mniej więcej w kącie żeber i teraz, biorąc wdech, ta ręka powinna się delikatnie unieść. Następnie unosi nam się klatka piersiowa. I teraz z wydechem wypuszczamy powietrze i powietrze z brzuszka sobie ucieka. Powiedzmy sobie, że na przykład to powietrze chce uciec sobie przez stopy. Tutaj parasol nam się zamyka. I znowu głęboki wdech. Hop. I z wydechem wypuszczamy powietrze przez stopy. I teraz, jeżeli chcemy zacząć od stabilizacji centralnej, czyli zanim przejdziemy do stabilizacji funkcjonalnej, to jest napięcie, które będziemy wykonywać w podstawowych wzorcach ruchowych i będziemy chcieli je utrzymać, szczególnie jeżeli będziemy chcieli dodatkowo jeszcze dźwigać jakikolwiek ciężar. I teraz tak, co zrobić, żeby nauczyć poprawnie napinać mniej więcej tą tłocznię brzuszną? Bierzemy sobie głęboki wdech przez nos. Hop, z wydechem delikatnie napinamy prosty brzucha. No, wciągnij tutaj delikatnie. Hop. I teraz rozpychasz moje palce na zewnątrz, czyli cała ta gumeczka, która opasa nam pas, tutaj w przypadku leginsów u kobiet, czy też możemy sobie założyć tu mini banda. Staramy się rozepchać tak, aby każdy z mięśni nie był napięty, czyli nie chcemy napiąć na 100%, tak, aż żeby nam się ten mięsień prosty brzucha na przykład za mocno skrócił, tylko staram się delikatnie napiąć, dosłownie aktywować na 20% i tak samo aktywować poszczególne inne mięśnie przez rozepchanie tego mini banda, czy też po prostu pasa na zewnątrz. Hop. I staramy się utrzymać tak, aby kosz żebrowy w stosunku do miednicy pasowały do siebie idealnie. I teraz, jeżeli
nam będzie ten kosz żebrowy wystawał do góry. To jest pierwszy błąd. Staramy się go sytuować. I tak samo sprawdzamy sobie przez przechylanie miednicy w przodu i w tyłu pochylenie. Chwilę sobie w ten sposób pracujemy i szukamy neutralnego punktu, tak żeby bioderka nam idealnie pasowały do kosza żebrowego. No i następnie znowu wykonujemy to napięcie brzucha i dzięki temu mamy mniej więcej utrzymane prawidłowe napięcie na tłoczni brzusznej. No i teraz możemy się zająć tym, co się dzieje w obrębie kończyny górnej. Bardzo ważna sprawa przy wszystkich ćwiczeniach, jakie będziemy wykonywać, to jest prawidłowe ustawienie głowy kości ramiennej, tak żeby scentralizować mniej więcej ją w stawie i staramy się nauczyć naszego podopiecznego, żeby ustawić prawidłowo ramię. I to, żeby to zaszło, to tak naprawdę musimy nauczyć pracy łopatki i w tym momencie jedną z taką łatwiejszych zadań, żeby to zrobić, to przejdziemy sobie do pozycji czworaczej, czyli przejdź sobie na czworaczka. Mamy pozycję identyczną jak w leżeniu, czyli delikatnie mamy minimalną lordozę, staramy się wygenerować to samo napięcie. I teraz tak, żeby nauczyć świadomości mojego podopiecznego, tego jak się powinny zachowywać łopatki, biodra i tak dalej, przez chwilę mogę się pobawić w ten sposób, że klatka się nie rusza, a tylko przechodzimy sobie bioderkami w przód i w tył o pochylenie. Czyli hop, pracujemy sobie. I coraz głębsze ruchy. Elegancko. Następnie będziemy wykonywać hop, skręty miednicy na przemian. Ekstra. Dzięki temu mój podopieczny uświadamia sobie mniej więcej, jak się rusza jego miednica, gdzie jest mniej więcej, w jakim położeniu jest ta miednica się znajduje i ustawia sobie ją tak jak trzeba. Następnie zajmujemy się łopatkami i teraz ja mogę położyć dłonie na łopatkach. Barki są mniej więcej, ramiona są w linii barków i teraz delikatnie zaczynam krążenia łopatek, czyli ściągam łopatki do siebie, idę wzdłuż linii kręgosłupa, rozszerzam maksymalnie na zewnątrz, rozszerzam. Aha, i teraz zjeżdżam sobie w dół, znowu do siebie, do góry, na zewnątrz, hop, rozszerzam i znowu. I robię sobie takie krążenia łopatek, żeby już tutaj pokazać mojemu podopiecznemu możliwości ruchowe tych łopatek. Hop. I teraz odwrócimy sytuację. Najpierw do siebie, w dół, na zewnątrz, hop, hop, hop. I teraz, żeby mógł danej osobie wytłumaczyć, jak powinny być łopatki ustawione, postaram się teraz przejść sobie do klęku. Hop. Wytłumaczymy sobie to w ten sposób. Jesteśmy w klęku, mamy pozycję taką, no takiego, powiedzmy, garbatego dziadka. Dobra? I teraz nasze zadanie, składę sobie paluszek na klatce piersiowej, biorę głęboki wdech, klatka się unosi do góry i z wydechem klatka zostaje u góry, a tylko łopatki luźno opieram w dół. Dobra? No, czyli hop, wdech i wydech, ekstra. I w ten sposób, bez napinania niepotrzebnego mięśni, tylko używając mięśni oddechowych, udało mi się wyprostować mniej więcej klatkę piersiową do góry, łopatki osadzić luźno w dół. Nie ma niepotrzebnej dużej retrakcji ani olbrzymiej depresji, że ta osoba aż ściąga za nadto te łopatki, wypycha gdzieś tam klatkę piersiową. Tu nadal mamy mniej więcej kosz żebrowy w linii bioder. Klatka jest uniesiona, łopatki są postawione w dole i można by było powiedzieć, że tak już mniej więcej na oko głowa kości ramiennej znajduje się centralnie w stawie. I takie samo zadanie poproszę, żeby zostało wykonane w poszczególnych ćwiczeniach. Czyli teraz najpierw przechodząc sobie na przykład do pozycji czworaczej, hop, dłonie mam pod barkami i teraz biorę sobie wdech w klatkę, zmieniła się płaszczyzna, hop, czyli w drugą stronę, hop, unieś klatkę do brody, dobra? Broda tu zostaje, w dół troszeczkę, hop, i pchnij łopatki w dół. Aha,
Hop. I teraz w tej pozycji, to jest pozycja dla mnie wystarczająca, żeby utrzymała się. Hop. I teraz napnij brzuszek. I teraz robimy sobie w ten sposób, że wyprostuj kolanka, podnieś do góry na 2 cm i utrzymaj tą pozycję. OK. I teraz mamy znowu wygenerowane napięcie na tułowiu. Wszystko nam tutaj gra. I zamiast pozycji planka możemy najpierw w takiej pozycji trzymać i kontrolować, co się dzieje z obręczą barkową, czy jest w miarę luźno, czy tu klatka jest wyciągnięta do przodu, czy napięcie na tułowiu jest takie, jak powinno, czy jest w stanie oddychać. I teraz połóż sobie spokojnie. Teraz mógłbym dodać kilka różnych zadań, typu na przykład przybijanie sobie piątek w bareczki, typu raczkowanie, parę kroków w różnych kierunkach, żeby wykonać na przemian i zobaczyć, czy jest w stanie utrzymać poprawną pracę łopatek i poprawne napięcie na tułowiu. Wróćmy sobie na chwilkę do leżenia na plecach. Weźmy sobie w dłonie tutaj gumę. Wrócimy sobie jeszcze do popracowania nad obręczą barkową i stabilizacją tej kości ramiennej i z poprawnym napięciem tułowia, czyli hop, wyprostuj ręce przed siebie, tutaj. Aha. I teraz barki w dół, czyli tak jak wcześniej uczyliśmy, nabierasz powietrza w klatkę i opuszczasz łopatki w dół. Okay? I teraz postaraj się wyprostować nadgarstki, postaraj się wyprostować łokcie, hop, przyklej łopatki do podłogi. Ja tutaj Ci dam moją dłoń. Dociśnij moją dłoń do podłoża. Ekstra. I teraz unieś kolanka do góry. I teraz na przemian będziemy sobie prostować raz jedną nogę, raz drugą. A tutaj starasz się, żeby nic się nie zmieniło, żeby klatka się nie uniosła do góry, ani też, żeby miednica się ani nie podkuliła, ani nie odgięła. No i spróbuj. Hop. I powolutku. Troszeczkę wolniej. Bez pośpiechu. Hop. Możemy sobie wykonać taką pracę, a możemy sobie w tym samym momencie wykonać pracę wyciskania na klatkę piersiową, czyli przyklejamy łopatki do podłoża i uginamy łokcie powoli w dół. Hop. Tutaj pilnujesz sobie barku. Jedna ręka sobie tutaj aktywnie cały czas jest w górze, a ta będzie pracować. OK? Hop. Hop. Ja sobie kontroluję, czy tułów jest napięty, czy podopieczny mi oddycha. Ekstra. OK. Odłóż sobie i luźniutko. I teraz możemy zauważyć, że bardzo fajnie już tutaj to napięcie tułowia przekładało nam się na stabilizację barku. I teraz, jeżeli byśmy nie mieli odpowiedniego napięcia na tułowiu, to tak naprawdę nasz bark musiałby dużo więcej energii spędzić na stabilizację i gdzieś to sobie skompensować. I bardzo często możemy zauważyć wiele kompensacji. Przejdź sobie proszę do klęku. Moglibyśmy zauważyć też różnego rodzaju do normalnego klęku, tak żeby się wyprostowała. No, no, ręce do góry, tak jak ja. I teraz możemy zaobserwować wiele różnych kompensacji. Jeżeli chodzi o obręcz barkową, często przy podnoszeniu ramion, jeżeli ktoś by miał ograniczoną ruchomość w obręczy barkowej i wynikałoby to bardziej z napięcia przykładowo najszerszego grzbietu, to już w tym momencie zacząłby kompensować i iść tułowiem do przodu. Jeżeli to ta kompensacja wynikałaby bardziej z mięśnia piersiowego, to dopiero ten ruch zacząłby się gdzieś nam tutaj kompensować u góry. Więc to jest taka fajna, cenna wskazówka, którą możecie sobie zauważyć, jeżeli prosicie kogoś o uniesienie rąk do góry i widzicie, że ruch od razu idzie gdzieś tutaj, to będzie bardzo duże napięcie gdzieś tam na najszerszych grzbietu. Jeżeli dopiero przy samej końcówce ruchu, bardzo możliwe, że piersiowy mniejszy na przykład gdzieś tam nam nie puszcza. No i teraz możemy sobie spokojnie przepracować i rozluźnić tą okolicę, czy to najszerszego, czy też piersiowego. Następnie przez pracę i aktywną pracę właśnie tułowia i pracę z minibandem możemy sobie fajnie zaakcentować całą tą
działanie naszego tułowia i obręczy barkowej. Następne zadanie, jakie możemy sobie wykonać, to weźmiemy sobie, tutaj ustabilizujemy tułów, weźmiemy sobie gumę i będziemy robić odwrotne rozpiętki. I tak samo jak uczyliśmy się przed chwilą, jeżeli chodzi o łopatki, biorę sobie głęboki wdech w klatkę piersiową, opuszczam luźno łopatki, następnie zaczynam ruch, delikatnie aktywując mięśnie między łopatkami, idę sobie do odwrotnej rozpiętki, przytrzymuję, następnie w linii staram się dociągnąć tutaj ramiona do barków i bardzo powoli wracam. I co jest ważne, to żeby nie załączyć tutaj ani na chwilę naszych kapturów. Dobra, spróbujmy. Podejdź sobie tutaj troszkę bliżej. I tak samo. Najpierw stabilny tułów. Jeżeli nie ma stabilizacji w tułowiu, to nasze barki będą musiały zaangażować większe grupy mięśniowe po to, żeby ustabilizować całą pozycję ramiona. OK. Idziemy na zewnątrz. Barki w dół. Postaraj się kciuk odwieźć na zewnątrz. OK. Hop. I teraz dociągamy do siebie. Ekstra. Jeszcze minimalnie. Hop. Głowa cofnięta. I na zewnątrz. Hop. Powoli wracamy. Hop. I znowu poprawiam klatka piersiowa do góry. Łopatki w dół. Hop. Na zewnątrz. Cyk. Do siebie. Hop. Hop. I oczywiście tutaj pracujemy w podstawowych wzorcach. Luźniutko już sobie. Oczywiście tutaj pracujemy w podstawowych wzorcach ruchowych. W związku z czym najpierw pracujemy nad zbudowaniem tej stabilizacji centralnej i następnie wystabilizowaniu czy to kończyny dolnej, czy to kończyny górnej i dopiero z nią pracujemy. Bardzo ważna tutaj będzie praca łopatki, żeby ona była poprawnie, neutralnie ustawiona. A następnie dopiero będziemy przechodzić do bardziej funkcjonalnych ruchów, rotacyjnych i tam już nie będziemy trzymać cały czas tego cylindra ustabilizowanego, tylko wtedy już będziemy tak naprawdę przez to, że wypracujemy poszczególne wzorce ruchowe u podstaw, następnie podczas ruchów bardziej funkcjonalnych będziemy mieli pewność, że cały łańcuch od dołu do góry pracuje sobie krok po kroku tak, jakbyśmy chcieli, więc wtedy już nie będziemy się musieli tym przejmować. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zapraszam Cię do wszystkich innych materiałów. Będziemy starać się pokazać Ci coraz więcej ciekawych połączeń i rozwiązań z zakresu właśnie ruchu. Zasubskrybuj nasz kanał i zapraszamy Cię do kolejnych materiałów. Trzymaj się, cześć!